Kanada. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Yakuza Zero, gdzie tym razem będziemy grać jako Majima Goro. Jakie są różnice między Majimą a Kiryu? To są takie, że każdy ma inny styl, znaczy inny styl walki, tak? I inne też ciosy. Co nie chciała pozwolić na to, żeby były znaczy twórcy chcieli, żeby każda postać miała inny swój styl walki. No dobra, zacznijmy, pogadajmy. Czekajcie chwilę, bo ja muszę sobie nos wysmakać, więc włączę na chwilę mikrofon. Okej, jestem. Musimy pogadać z tą tutaj kanałem, bo ona ma jakieś problemy. Patek, a spróbujmy to. Tutaj oczywiście osmał. Zresztą kaszę dusi, masakra. Bardziej taki, czy bardziej ten, na wprost powiedzieć. Może to. Tak.
Oczywiście, osłabę drugie, to nie interesuje. Chyba możemy już w końcu zacząć tą rozgrywkę Majimą. Nawet teraz musimy poszukać tego zakłopotanego. Jego ojciec jest chory, ta 500 tysięcy jenów? O kurde. Zawsze pieniądze może zastąpić, a ludzi niestety się nie da. Taka prawda. Widzicie, jaki Majima Goro jest bardzo miły, jeśli chodzi o swoich pracowników. To jest dość długie wprowadzenie. Dobra, jaki? おい、まだ頼んだのこねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。 あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。<笑>お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。 しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人、この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。あいよ。 Zaraz się dowiecie, kim jest ten osobnik. Dlaczego tak Majima na niego zareagował. Wszystko będzie powoli wyjaśnione. Hanjo, shiteru janee ka. Cui kono mae made kankodori ga naete datte no ni na. Kawareba kawaru mon da. Nani shi ni kitan ya, Saga. そう邪険にすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。
まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって、自分でそうは思わねえの？アホぬかぜ、誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある、ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ、そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうなそのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺には分からないよ。I tutaj mamy informację, że ten człowiek należy do Jakuzy. Anta nie wakatę mora ścionaj. W dodatku do jakiego? Do Omi Alliance. Do sojuszu Omi. Znaczy bardziej chyba Alliance? Kongiec no riangie. Kono czołsi nara rajgiec nia norma no 1 yok. Tassej suru de. Ooo, soria sugoi. Tobogen na.達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ、あと5億稼げ、そうしたら口利いてやるよ。おのれ、なんだ殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろう。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの？
冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのか、ちょっと聞いてみたかっただけだから。引き続きよろしく頼むよ、支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした？そいつ、明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。No, Majima się zdenerwowała, bo gościu chce zabrać jej, jego hostessa numer jeden, Naoko. Przepraszam. Ano, Shihai-ni, ima Noriko-chan kara, ashita kara yoso ni utsuru tte denwa ga... Aa, ore mo sakki shitta wa. Gozonji deshita ka? Nanda tte konna kyuu ni? Noriko-chan ga inaku natta ra, uriage ni soutou hibikimasu yo. Wakatto ru.せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたらそうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ、のぞみをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことはどうやって。夜の世界は弱肉強食、ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。OK、とまずは私はもう一度もつけるか。ちびぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽz kabaretu Grand. O co chodzi w kabaretach japońskich? Po prostu chodzi o to, że tak jak chyba widzieliście na samym początku tamtego filmiku, znaczy na początku filmiku, w dalekim filmiku, to mieliśmy pokazane, że właśnie przychodzą tutaj faceci, żeby sobie pogadać z ładnymi kobietami. Hej! Nie wiedziałem, że można z nim pokazać. Saki wa suma katta na. Mo sake wa hodo hodo ni shitoku wa. Homma, arigato. Okyak-san, daijoubu? Okej. Także więc macie. Po prostu kabarety japońskie są takie, że właśnie przychodzą faceci, żeby sobie pogadać z młodymi kobietami. No i też się oczywiście napić. Oczywiście nie do przesady, tylko do jakiejś granicy, tak? Okej, okay, może w końcu rozpocząć rozgrywkę, gdzie chyba poznałem pierwszy z tej walki naszej postaci. Shofuku Cho. Jakoś tak, go to Odyssey. Okej. Okay. Może napotkamy jakiś jeszcze zbiór. Pokazał pierwsze z tej walki naszego bohatera. Aha, Juda. No i tutaj poznajemy naszego mistrza. O co chodzi? Po prostu to jest coś w rodzaju nauczyciel, tak jak mamy u Kiryu tego Bakusa.
Tutaj zaś mamy tego gościa, którego nie pamiętam imienia. A, Sumetao, Kumeki. No i dobrze to wypowiedziałem. Także statysto. Jezu, ja byś go śpiadał. Okej, musimy go coś spuścić w pierdziel. Nie ma jak to nad rzeką zrobić w pierdziel. I poznajemy nasz pierwszy zdrowak, jakim jest tak, czyli zbił. Okej. Okay. Nie za dużo ciosów zrobiłem. Cios oko. Aha, czyli po prostu odwracam tutaj przeciwnika. Mamy tutaj duszenie postaci. Nie nasz styl. Dobra, teraz możemy spuścić pomosty w piedzie. Oczywiście ja to zrobię tym stylem. Nie widzicie. Majima nie zadaje potężnych ciosów, tak jak przed Kiyu. Ale za to jest w miarę szybki. I ma specyficzne ciosy, tak widzicie. No i też ma dość większy pasek zdrowia, chyba odporność, ale mogę się mylić. Tak. Dawaj, już nie masz sensu słuchać. Teraz, że się z nim spotkamy, żeby nas uczył jakichś tam ciosów. Ja oczywiście też chyba wszystkie ciosy mam odblokowane. Ale mogę się mylić. Mogę zobaczyć. A, tutaj mam kupione zestawy na alkohol. Mianowicie nie mogłem się upić całkowicie. Jeśli ktoś zobaczy tego. Ja wszystko mam blokowane, tylko bym musiał kupić parę naście rzeczy. Ale to się załatwi. Okej. Okay. No mamy tam naszego pierwszego Mister Shakedowna. Mam miliard jenów, ale nie będę go atakował. Ponieważ... Jestem ciekaw, co to było za miejsce? O! To może pójdzie najpierw na karaoke.
posłuchać jak Majima sobie śpiewa. Najwyżej wyłączam mikrofon, bo mnie coś gardło drapie, jak mówię. A, ktoś tu chyba potrzebuje pomocy. To może wam pokażę kolejne styl walki. Może wam pokażę styl Slagera. Jak widzicie, Majima wtedy po prostu wyciąga... wyciąga sobie ten kij baseballowy, to jest nieskończoność ten. Trzymał się. No i mamy tutaj Breakera, czyli to jest... Big Dance'em pokonujemy wrogów. Tak, tak, tak. Dałyśmy jakiś przedmiot. Zanim pójdziemy do tego Odyssey. A, może was pokonam. Ach, ci goście za słabi. Jeśli on się pojawi nawet. Dobra, zagrajmy w karaoke. Sing solo. Okej, okay, zagramy pierwszy utwór Majimy, to mi się strasznie podoba. Ja wyłączę mikrofon. Niestety kasza może przeszkadzać przy tym. Sing. You love me. Nie no, po prostu ten utwór jest the best. A nie tak źle. Karaoke Pro. No, 15 błędów zrobiłem. Ale co tam. Chciałem po prostu mikrofon wyłączyć i... zgłupiałem. Dobra, czy ja mam wszystkie dinki u was wypite? Jep. W sumie to chyba... mam apteczki. Muszę zobaczyć, czy nie ma jakiegoś punktu zapisu. Jest jakiś punkt zapisu tutaj. Posunąć dupę. Chcę skorzystać z tego, bym sobie pochował parę rzeczy. Miałem kiedyś coś robić, ale chyba będę robił to... że tym zagrajmy, a nie jestem pewien. Pomyślę. W razie przechowamy to i wyciągamy po prostu apteczki, które mam. A ich mam bardzo mało. A wszelkie stacie z Mister Shakedown byłoby złe.
No bo udajmy się do Odysei. No bo wchodźmy do Odysei. Tak, i czas na naszą przykrywkę. Zdjął opaskę na oko i założył czarne okulary przeciwsłoneczne. No, zrobił to przykrywkę. Sumasen, tadaima manseki deste. Shosho matte itadaite mo kamaimasen deshou ka? Kamahen, matsu. Homa sumimasen. Sosztara, kochira de omachi kudasai. Yoroshikereba, o nomimono mo omochi shimasu ga. Okej, musimy po prostu poczekać, jak będzie wolne. No i tutaj po prostu Majima też dokonuje oceny kabaretu Odysei. Oczywiście kabaret Odysei to jest nasz jakby rywal. No i tutaj te... Po prostu się Majima podziwia, że kelnerzy, znaczy powiedzmy no kelnerzy, starają się nie wyrzucać jakiegoś klienta, mimo tego, że brakuje miejsca. Ale też możemy się teraz rozejrzeć trochę. お、かばいちオデッセイ。大変お待たせいたしました。1名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。I tutaj będziemy musieli poczekać na hostessę. Możemy się rozejrzeć. Ja już niestety widzę przez te czarne ekran ciekawe miejsce. Mi się wydaje. Tam możemy użyć gałki. O! Teresa! Przy okazji nie ma miejsca, ale tutaj mamy jakieś puste te. Puste fotele, ciekawe. Okej, i zostaną tu ostatnie. Możemy jeszcze coś tu spojrzeć? Już chyba nie. A, tutaj jeszcze mamy jakiś pracowników. します。高子です。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。
z szampanem od razu. Okej, okay, teraz musimy zadać jej parę informacji. Może zapytamy o nią na początek. Czemu nie? Potem po prostu potem może o tych hostesach zobaczymy. Takako-chan wa nani ga shimina? Uchi? Uchi wa saikin ski ni hamatten nen. Shumatsu wa itsumo skijo itte subette masu wa. De ne, atarashii wea ga meccha kawaii nen. Dare ka koute kurehen kana? Daase, kyaku ni mitsuide morau tsumori nan yaro. Sou nan yasashii okyakusan oran mo. Nana, ima nara uchi ni prezento suru chansu ya de. Ah, seya. Santa san ni demo onegai shii ya. Chanto kutsushita mo yoi shitokana akan de. Mo, okyakusan ikezu ya wa. E mon jibun de kau kara. ですね、ちょっとね。今日はまた混んどんな。毎日こない繁盛しとるんか?まあ、年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます?ほう。そうやったんか。天がしはアシスタント。そない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。 維持。最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんの?うちの店やけどな。支配人はそう思ってへんみたいで。正直、なんぼ同伴したって。 常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。オッケー、 Nagrywanie, znaczy Boże, wyłączyć mikrofon. Dobra, i ostatnie. Sore ni shitemo, kono mise wa kawaii ko ga gyōsan sorottoru no. Zenbu de nannin kurai orun ya? Sōu, 100人 kurai orun to chau kana? Kyō wa 40人 kurai ya to omoimasu kedo. Hon nara, shiran ko mo ooin yaru na. Seya na, shū ni ichido shika kon ko toka mo oru shi, 同じ席について初めて話したっていうケースもしょっちゅうです。おお。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める?なんで?うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。 競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅうんは、ほんまにすごい子なんやろな。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか、毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子は、どんな子なんや?のぞみさんですか?ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目?そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。 のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて、指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。
ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。Okej. Maciej się dowiedział to, co chciał. Ale czy to będzie... O! O! 店の中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人は。To się nas poznał. Shit. 。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形藩。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやな。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや。山形、私を。俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだある。実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど。こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお、それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵っ子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。
こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わり、あんたんとこには将来の売り上げを保証する。別に、そっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お願状頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。OK, trochę sobie pogadaj. I jest umowa między nimi, że po prostu odkup Odysei... なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。望みのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。Doszło do takiej, powiedzmy, zgody, że klub Odysei odda nam dziewczynę, a my zasiądamy jednego z naszych kelnerów, żeby pomógł. No i oczywiście Majima zaoferuje też 10 milionów jenów na taką, powiedzmy, wymianę, układ, umowę. Dawaj, co mamy zrobić? Udać się tu. Dobra. Teraz, gdzie był najbliższy Darkstore? Tu nie było, tu nie... Gdzieś tu. To chyba był tutaj. Ta, tutaj są te... leki i inne rzeczy. Muszę sobie uzupełnić zapas apteczek. O, świetnie ty. Dobra. I give me your money. Smutnym wilkiem, dobra. Okej, okay. Do niego chyba będzie dobre testy. Shit. Dobra. Masz pysk. I pysk. Ale spokój, bo głowę.
wtedy Manjima. No, ładnie. A? Zrobiony. Nie zyskaliśmy trochę kasy. A może zyskamy jeszcze trochę tutaj te... Musimy trochę odzyskać tego. O! Lubię ten cios. Się kasują. To jest chyba dobry cios ten. Dobra, może uzupełnijmy sobie życie, kupując jakieś żarcie. Tak, tak. Na wypadek te dwa. Okej, 10 tysięcy poszło w plecy. Ale odzyskaliśmy trochę hajsu przedtem, więc... Okej. Musiałem się wysmakać. Ja nie będę przerywał odcinka. A tutaj chyba będzie poznawać liczną styl. Tak, byśmy tutaj poznawali pierwszy raz styl Sagera. Jaka świetna muzyka gra. Wow, wow. No i znany nam dość chwyt. Tutaj byśmy właśnie poznawali nasz styl Sagera. Oh.
ktoś tutaj nie docenił miecza. Tak, chcemy się wynieść. Ale niestety... Poznajcie buciki? Tak, tak, i ona powie, żebyśmy się zbliżyli z tym gościem. Tak, oni się dwaj znają, takie tam. Tak, tak, i... Po prostu nam gościu powiedział, żebyśmy zawalczyli z nim, a ten powiedział, że zrobi nam test. Będziemy na pewno odpowiednimi klientami do jego... Do jego po prostu, znaczy, żeby mógł z nami robić jakieś te interesy, na przykład wytwarzanie broni. No i tutaj mamy wybrać, co jest saga. Wszelkie ciosy mam, gościu. Niestety będziemy potrzebować czasu, żeby się bronić. Jestem ciekawy, czegoś mi obroni. Przed wszystkimi ciosami. No i w sumie, że jest taka zasada, że jak mamy jakąś broń, to ona przyjmuje wszelkie ciosy. Poza tym wiadomo, im większa broń, tym lepsza ochrona przed ciosami różnych broni. Tak, interesujące, tutaj dowiaduje się, że to jest fejhu. No i tutaj zaprowadził nas do swojej instalacji, gdzie właśnie prowadzi interesy dość nielegalne. Teraz tutaj ma informacje, co on robi. Tak. O, zostaliśmy leczeni, nie wiem czemu. Okej, okay. Coś nowego. Dobra, idź, gościu. Chciałbym kończyć odcinek. Aha, przez przypadek natawiliśmy na questa pobocznego. Okej. Okay. Co nam chcesz powiedzieć? No powiedz w końcu. Tak, ma prośbę jaką? Czy możesz być moim chłopakiem? A ja ty? Cofi się o krok, bo i 6. O to jakoś ty.
Zacznijmy jako przyjaciele. Udawać jej chłopaka. Zobaczyć jej chłopaka. Tak, i po prostu chodziło o to, że ojciec ją namawiał. Czy po prostu znajdywał jakichś chłopaków, a ona powiedziała, że ma w końcu chłopaka, no i wiadomo, ojciec chce zobaczyć tego ojca. Także i powiedziała swojemu ojcu, że jej chłopak jest chudy, nosi opaskę na oko, ma ładny ten kucyk. Wiadomo, chodzi o włosy tam z tyłu, wiecie, tak jak ma mama. Tak, niebezpieczne coś tam, no i tak. Tak, i dlaczego się jego opis zgadza? Dlaczego ten opis się zgadza z Majimą? To jest nowe pytanie. Aha, że ona to sobie zmyśliła. Ale niestety, Majima... Well... Niestety chyba tego questa wykonamy, bo jest szybki. Dobra, to będzie na zakończenie odcinka. Okej. Żeby to było bardziej wiarygodne, te... No i okej, poza jest tutaj no, ta cała Koko nam powie, jaki jest jej ojciec, jak się poznaje, jakie po prostu historyjkę wymyśli, jak się poznaliśmy i takie tam.
A po prostu jej cały ojciec mówił na jakieś antki, na bezpośrednie chłopaka i tak. Okej. Dajcie, potrzebuję backstory, dobra. Przez 6 miesięcy, jesteś dentystą. Rotten Drive, stand watching movies. Is the omelette lies. Okej. Okay. Ta i znowu zmyśliła i jest. Kurde, dobre. Musimy po prostu coś zapamiętać, że spotykamy się z nią przez 6 miesięcy, że jesteśmy dentystą, lubimy wyjść na jazdy i oglądać filmy, no i lubimy pochami jej omlet z ryżu. Aha. To jej ojciec. So this is going to be that. Oh, Majima-san. Zacznijmy lepiej to. Jak stereotypowy facet. Naprawdę nic nie jesz. Przepraszam bardzo. Tak. Nie wyobrażam sobie, że będę istniał taki człowiek i proszę bardzo. Dobra. Może ona nie okonywała, takie tam pierdy gada. Nie tak często. Dobra. Jaką ma pracę? Ej, mia kurza. Nie, ona mówiła, że jesteśmy dentystą. Się poznaj.
Jeden toster. No może to. Romantyczne. Może się mało odzywam, ale wiecie, mam problemy z gardłem. Jakiś chłopsko dopada. Ale co tam? No i poza tym za bardzo się skupiam nad tymi tekstami. Po prostu coś sobie w głowie tłumaczę i no. Za bardzo się na tym skupiam. No okej. Okay. Bardzo atrakcyjne. Się martwię o nią. Tak. Atrakcyjnego w niej. Ona jest śliczna. Dobra, powiem to. Co mówić o tych omletach, a co to powiedziałem, gościu był zdziwiony, że co jest niby atrakcyjnego w niej, skoro tylko to robi. Okej, teraz siedzą po cichu. Tak, dziękuję nam za to, że jakoś, no, zgodziliśmy się na okłamywanie go. Cheeky sub. You know all of them, that's the cheeky sub. I tutaj po co się... Aha, że to... No i teraz mamy tutaj wyjaśnienie, dlaczego on po prostu zmuszał swoją córkę do narandki. No i tutaj opowiada, że stracił żonę, że sam wychowywał swoją córkę. I żeby za bardzo chronił swoją córkę, ta...
Kawei tutaj mówi, dlaczego nadal, pomimo tego, że wiedział, że to jest wielkie kłamstwo, mimo tego kontynuował rozmowę. No i po prostu mówi, że pewnego dnia jego córka przyjdzie z prawdziwym chłopakiem, żeby się spotkali. No i stwierdził, że to będzie dobra taka reakcja tutaj dla niego, żeby po prostu być przygotowanym na taki etap. Taka praktyka. No i tutaj mówi, że po prostu nam dziękuję. Że ma dobry pomysł, czego się, po prostu teraz wie, czego się spodziewać, kiedy ten czas nadejdzie i myśli, że da sobie radę. Tak, i tutaj Majima mówi, że to nie jedyny powód, dlaczego Koko wymyśliła ten cały taką szaladę. Tak, i tutaj Majima mówi, że po prostu Koko chciała pokazać, żeby jej ojciec się już tak za bardzo się nie martwił o nią. Tutaj Majima tłumaczy, żeby się po sytuacji nie przejmował. Jego córka chciała pokazać, że ona jest zdolna pilnowania siebie. Że ona może po prostu że może dokonać swoich własnych wyborów, nawet przykładowo pójść za mąż. Twój ojciec akurat. Chodzi o kurs. Tak. Co nie dostajemy? Floyd? Ciekawe. Co za ulga, tak? Mamy się odprowadzić swojego ojca. No i tutaj mówi Majima, żegna na spotkę swojego prawdziwego chłopaka, jeśli będzie miała takiego, to żeby był właściwie się przedstawiła. I żeby się nie przejmowała wtedy z nim. Żegnaj. Żebyś zapomniał. No i oczywiście, jak to bywa w grach japońskich, a mianowicie w azjatyckich humorach, muszę powiedzieć jeszcze nam jedną rzecz. Ta. Jesteś dobrym człowiekiem, tak. To dlatego, że... no jak to bywa w
azjatyckich humor zawsze musi być trochę humoru, także więc to nasz gościu nam mówi, żebyśmy byli prawdziwym chłopakiem i jego córki. Excuse me, i ta mina Majima the best. Coś ty powiedział? Proszę. That's a good idea. Jesteś ten człowiekiem. Teraz że mogę... mogę bezpiecznie zaufać tobie, no i co do jej przyszłości. I teraz oczu, o matko. Więc pani. Jeśli ciebie nie wybierze, to ja. Ja teraz pracuję ze sobą. Give me a break, you two. Dajcie mi spokój. To jest powód, dlaczego on jest single. Be my boyfriend. Jezus Maja, taki długi odcinek. Nie ma sensu, żebym puszczał kolejny. Dobra, ja tu będę kończył odcinek. Niestety myślałem, że zrobię sobie dwa odcinki, ale... dupa. Nie mam za bardzo czasu. Także więc, cóż, ja tutaj będę zapisywał. No i bardzo kiedyś widzimy się w jakiejś kolejnej sesji nagraniowej, jak znajdę czas. I będą chwilę. Niestety teraz w tym tygodniu nie będę miał takiej już możliwości. Po prostu... cóż, sprawy. No i poza tym idzie Wielkanoc, więc wiecie. Dobra, także więc żegnam się tutaj z wami i widzimy się w jakichś najwyżej następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!